żelaza bryka, koleś. Nara. Skup się, Mac. No jakoś to będzie. Cały czas uśmiech. Hej! Haszkicia! Uwielbiam twój kanał. Raczej Hasztajger. Selfik z tygrysem? Nie, no już, stary. Żadnych selfików. No, zarycz! Ekstra! Wsiadaj do wozu. Haszkicia, motherfucker. Zaczynamy z Rinki, siemano. Co to jest za muzyka? Tu Hasztajger na żywo z Haszmobilu. Jest ze mną mistrz driftu Mac McAllister. Podziel się z nami słówkiem o drifcie. No tak, to dość proste. Przy dużej prędkości ostro skręcasz. Tutaj, zobaczcie. Mówię po terenie. Selfik z tygrysem! Ej, dobra. No to mówisz i masz. Jeszcze raz i wiesz, tak po całości. Słuchaj, nie bardzo... Nasz klient, nasz pan. No dobra. Wiesz co? Zrobimy świetny driftowy tor. Ej. Czy uczymy się driftu? Kapitalna robota. Need for speed. Ślizg na tych gumach to prościzna. Robota? Niech zgadnę. Kupiłeś samochód już przygotowany do driftu. Raczej. Gdzie się tak była... nauczyłeś jeździć? W Londynie. Jako szczyl ganiałem za tymi, co podkręcali bryki. Nauczyli mnie pokonywać zakręty na szybkości. Gangsterska przeszłość, ziomku. Tylko bez taki. Dlatego jesteś w Ameryce, żeby uciec od swojej przeszłości. Co? Nie, stary, to nie tak. To jest kraina SUV-ów, muscle carów i szerokich dróg, brachu. Idealnie, by zacząć na nowo. Chyba ci się udało. Już za chwilę wszyscy o tobie usłyszą. Tak. Nie mogę się opędzić. Jakieś pro-tipy dla słuchających tygrysów? Długo tak będziesz się mówić? Masz jakiś przycisk do driftu? Streamer? Tak. Właśnie. Dobra, na szczęście. Czyli tak jak widzicie. Dobra. Dobra, to gra muzyka. Lecimy. Ale co nieco poczujesz, tygrysie. Tylko nie puść pamię. Ty żartujesz? Cały czas gram w wyścigówki. Pokażmy wam skillsy hitowe. Liczyłem, ten licznik idzie objazdowo. Bardzo szybko. Okay. Zaczynajmy to. Ajajaj. Zdarza się, dobra. Luz. No dobra. Aj, taki zakręt. Nuda. Dobra, wiesz co? Pójdziemy na samo. Staram się. Wow! Normalnie... Wow! Okej, może być. Co jest? Piszesz SMS-a? Bo... nic się nie dzieje. Yeah! Cholera! Ała. Nie dam rady? No chyba się powieło. Mogłem się wybrać na wyścig drag. Tak, może i powinieneś. O nie. Jeszcze to zrobimy. Poczekajcie, gdzie? 7 koła, gdzie? O, spieprzyłem. Nie dałem rady. Dobra, pozwólcie mi jeszcze raz to nadrobić. Zlekceważyłem te drifty. Ojej, Bobek. Trzymaj się czegoś. Trzeba stabilnie.
Można zgubić auto. Ani razu. No to jazda! Oj, zaś ten zakręt. No jasny gwint. Okej, trochę podtrzymaliśmy. Niedobrze mi. Możemy się zatrzymać? Nie. Serio nie wytrzymasz? Spróbuję. Co? Znowu nie dam rady. Był zły pomysł. Miało być pomaga. Klient ma zawsze rację, tak? Co istne szaka? Niech to. Mój talent jest nie do zmierzenia. Ale muszę się jeszcze przestawić na te drifty. Zatrzymaj się! Driftuje się trochę inaczej. I jak ty, Grysku? Może być. Jest po maksie? Tyler, to naprawdę ty? Hej, Mac. Kopę lat. To było ciężkie pół roku bez naszej ekipy. Nic mi nie mów. Mac, mam pewną robotę na oku. Wracasz do gry? Wal do mnie jak w dym. Tak po prostu? Nudzi ci się, co? Strasznie, stary. Jess też w to wchodzi? Pracuję nad tym. Hej, Mac. Zrobiłeś zdjęcie, jak żygam? Pracuj szybciej. No to teraz czas jest. Pracujemy pokryją na czurno. Ostrożnie. Ostrożnie. Okej, skarb jest otwarty. Jimmy, osłaniaj mnie. O, Jimmy, Jimmy. Spójrz tylko na ten łup. Spóźniacie Jimmy, Jimmy. Się. Nie znoszę czekać. Co? Jesteśmy przy napadu. Jimmy! Cholera, musimy stąd spadać. Dla jasności, płacicie za dwóch pasażerów. Nieważne, ilu przeżyje. Twarda. Cholera. Dobra, znam gościa. Czekamy przed kółką. Nie uda nam się. Proszę, to tylko zabawa. Jak się nie uda, co ty gadasz? Musi się udać, bo stworzyli po to fabułę przecież. Miller! Musisz teraz! Jess, tu Tyler. Masz chwilę? Tyler? Hej, siedź na miejscu. Jak zakrwawisz siedzenie, przysięgam. Hej, Ty, nie najlepszy moment, sorry. Jess, chwilę. Mam pewien plan. Odzywasz się po 6 miesiącach i od razu czegoś chcesz? Jess, ja... Tyler, serio, jestem trochę zajęta. Do cholery, Tyler! Mówiłam, że jestem zajęta! Właśnie, Tyler, weź się. Pogadam z nią. Hej, Jess. Mac? Ty jest pod ścianą, skoro cię w to wciąga. Nie, przecież znasz mnie. Jestem tu dla jaj. Teraz będziesz mi sprzedawać plan Tylera? Nie ma mowy. Ja bym to odpuścił. On chce się dobrać do Liny. Do Liny? Jest teraz w familii. Weźcie się ogarnijcie. Co do mnie, odpada. A, daleko jeszcze? Przestań jęczeć, prawie jesteśmy. Nieźle. Już tutaj? Naprawdę jesteś mistrzynią ucieczek. Za to mi płacicie. O, jaki piękny drift. Mówcie, że to jesteście jest ode mnie. Zajmie się wami. O, dotrzyj do kryjówki, a kryjówka jest... Aha, w jakimś dziwnym miejscu. Chciałem, że na lotnisku. Fajne auto wybrali przynajmniej do tych pierwszych misji. Daj mi Maka. Hej, Jess, plan jest pewny. Potrzebna jest tylko twoja... Ty, Lina i familia. Daj mi Maka. Nie możesz sobie odmówić. Siedzisz po uszy. A ten plan jest powalony? Ach, chłopie, to czysty obłęd. Pościgi policyjne, afery, napady. Nie twoja bajka.
Lina wykiwała nas 6 miesięcy temu, a w tym momencie ma wsparcie familii. Wiecie, jak było z Rawem. A teraz będzie inaczej. W 3 osoby może nam się udać. Stara ekipa znowu razem, co? Wracaj tu, Jess. Zróbmy to wreszcie. Powiedz mu, że przemyślę to sobie. Oho, no tak. Nie można dotrzeć do domu w nocy, bo ścigają wszystko. Normalnie gorzej niż per... Nic. Zbudowałam ten wóz specjalnie dla was, a więc zatańczmy. Zapraszam. Podrapać, oj. Chciałem się podrapać, no. Fajnie, że bez szyb. Jedziemy. A tam jedzie. Oż ty. Ale się z... A no tak, niezniszczalny słuch. Chcecie na ostro, co? No pewnie. W zasadzie dużo nie będę musiał mówić podczas tej serii. Naturalnie w trakcie takich wyścigów. Co nie, co. Myślę, że dostarczę wam naprawdę jakościowy content, który się trochę rozgrzeje. Niby niedawno przechodziliśmy hita, ale... Czy przechodziliśmy? Ja przeszedłem. Nie nagrywałem tylko dla was. Ale... Co Need for Speed tutaj nagra? Trzeba się do niej przyzwyczaić. Aha. Zniszczony już. Fajnie. Takiego typowego grindowania po ulepszaniu aut nie będę wam pokazywał, chyba że jakiś jeden odcineczek będzie zdolny. Oj, ała. No musiała to być jakaś ciężarówka. Jess, hej! A więc, jeśli chodzi o twój głupi plan... Nie jest... Ta? Spotkajmy się. Gdzie jesteś? Ojeny, trzeba się jechać. To mogłeś przecież odebrać. Nie ma cię kręcę. To najgłupszy plan, jaki słyszałem. Wycofałem się właśnie przez takie głupoty. Najlepsza ekipa zawsze wystawia kierowcę w gonitwie. Więc musimy tylko pokonać wszystkie ligi uliczne w Silver Rock. Mac się zajmie driftem i terenem, a ja resztą. No a co z familią? Kontrolują brudne interesy w mieście. No i to jest zadanie dla ciebie. Będą mieli wypasiony sprzęt. Uruchom swoje kontakty, dowiedz się jaki, a my się tym zajmiemy. Więc wygrać wyścig i liczyć forsę, patrząc jak familia się sypie. Proste. Sława, bogactwo. Lina Navarro dostaje za swoje. Idioci, pozabijacie się beze mnie. Też w to wchodzę. To jest! Raf? Hm? Wiesz, że nie damy rady bez naszej... złotej rączki. Nie wciskaj mi kitu. Skoro tak wam zależy, też w to wchodzę. Możecie używać garażu, ale pod kilkoma warunkami. Po pierwsze... Ekipa znowu w komplecie. Litości. Czy któryś z was ma chociaż samochód? Ja postawiłem zakład. Straciłem swój. To długa historia. Serio? Na zapleczu są samochody. Klientów, którzy nie zapłacili. Otaczają mnie i... Wybieramy auto. Stary, dobry Buick GNX z 87. To jest dopiero kozacka fura. Nawet po 30 latach rozpędza się do setki w 6 sekund. Golf GTI MK1. Samochód, jeszcze który auto zapoczątkował na hot hatche. Do dzisiaj wymiata. S2000. Hołd Hondy dla roadsterów z lat 60. Dociśnij ten silnik V-Tech do 9000 obrotów na minutę, a zobaczysz, co potrafi. Powiem tak, wszyscy zawsze wybierają... Znaczy, tych, którzy oglądałem, wybierali Hondę. Dlatego ja tego nie zrobię. Wybiorę sobie... tego Bruika. Bujka. Zobaczymy, jak się nie mieści. Jest kwadraciokiem, ale...
Nie, będę troszeczkę inny niż reszta. Dobry wybór! Nie umywa się do moich fur, ale da radę. Sądziłem, że wygląda jak ten. Dobra, doigrałeś się, jak... kopię ci tyły. Autopancerny. Kampa o GTA. Nieźle. Zobaczymy, czy wystarczy do utrzymania prowadzenia. Prześcigamy się, dawaj, dawaj. Święce też nie najgorzej. W ogóle jestem w stanie zbliżyć się do niego. Nie jesteś na parkingu. Dawaj, dawaj, dawaj. Pół roku, Tyler. Co ty tam robiłeś? Taki był deal. Praca dla Schulera lub pudło. A co się zmieniło? Miał plany, ale przekonałem go, że mam lepsze. No i jestem. Tyler, wiesz, że skończyłem z tamtym życiem. Było fajnie, ale teraz jestem mechanikiem. Nieźle się tu urządziłem. Wyrolowała nas Raf. Trzeba ją powstrzymać. Stary, co ja bym dał, żeby się przekonać, co ten Koenigsegg ma pod maską, ale już z tym skończyłem. Odnalazłem spokój. To bardzo miło, tak myślę. Już? Dobra. Chyba nie dajesz mi forów. No, proszę, no. Nie hamuj się. Nie mam zamiaru. Skracamy sobie. Skończy się na Navarro, prawda? Nie wiadomo, dla kogo ona pracuje. Kto za nią stoi. Wiesz, że z familią nikt jeszcze nie wygrał. Zawsze jest pierwszy raz. No to chyba wracasz do garażu. Cyk. Umiejętności zawsze wygrywają. Może być. Może być autko. Ojej. Pierwsza kasa. Poziom? Czyżby? Ja cię kręcę. Ale fajowo. Oj, te karty speed, no właśnie. Dobra, środkowa. Może być. Czy do skoku mi się nie przyda. Niech będzie. Cieszę się podzielić. Pojechaliśmy do salonu szukać terenowych kółek. Raf tego nie posiadał. Kuman. Tak jest. Stać cię na to? Pożyczę ci kasę. Nie, siostro, spoko. Mam za skórniaki. Zobaczmy, jakie to... Oż ty. Który ci się podoba, Mac? To Land Rover Subaru WRX STI. Mój ulubiony hot hatch do jazdy po wertepach. Która ma większe przyspieszenie? Lepsze. Podobnie. Subaru będzie lepiej skręcać. Weźmy Subaru. Pewnie ja szybciej chodzę niż to coś jeździ. Nie, ale już się nie zdziwia. Tak. Teraz muszę skopać ci tyłek. Wyścig na lotnisko? Oho. Ale się rozpędza to Subaru. Ty bierz ulicę, jak nam na przełaj. Wszystko się okaże. O, nie. Dlaczego dobrze. Właściwie to robisz, Mac? O co chodzi? Dają grubą kasę i możemy dokopać Navarro. Kto by tego nie chciał? Znam cię, Mac. To nie takie proste. Ty może mieć swoją krucjatę, ale nie ty. Powiem wprost, Jess. Po naszym rozstaniu nie miałem nic. Łapałem różne puchy, żeby zarobić. Czasem nawet dla familii. Zaryzykowaliśmy i przegraliśmy. Robiłeś, co musiałeś. Przyjazd do Ameryki to było jedno wielkie ryzyko. Zresztą, jak wiesz, że wygrasz, to żaden hazard. Ty masz swoje interesy. Nie potrzebujesz nas. Dlaczego w to weszłaś? Ktoś musi pilnować Tylera. Startuje w ulicznych ligach, żeby dostać się do wyścigu. Jest wściekły i skupiony na Navarro. Będzie nas potrzebował. Myślisz, że mamy szansę? Po tym wszystkim nie odzywał się przez 6 miesięcy. Skoro wrócił, to wierzy, że może wygrać. A ja nie puszczę brata samego na wodę. Wiedziałem. Stęskniłaś się. Będę was wspierać tak długo, jak nie będziecie łukami. Robię to dla was dwóch. A, wygramy. Nie zdołasz się powstrzymać. A tak. Wygrałem jednak. No, co robisz?
Dobra, cyk. Może być. Zawsze to jakieś. Mogę przesunąć? Czekajcie. Jakiś lag czy co? Chyba zlagowała mi gierka. Nic nie mogę zrobić. Aha, bo muszę wysłać do garażu. Dobra. Myślałem, że zlagował grę. Przyznaję, nie myślałam, że ci się uda. Ha, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Racja, dziękuję. Ale ja wolę jednak zostać na drogach. Okej, jazda. Teraz. Hera, co tam? Ładna fura, Mac. Może przyprowadzisz ją do garażu? Zaraz będę. Na pełnej. Siup. Siup, 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 siup. Zrobiłem dla was trochę miejsca. Możecie zostawiać tu auta. Stuningujcie je, pomalujcie, popracujcie nad stylem. Spróbujcie co nieco ulepszyć. Deluxe. Zobaczcie, czy wyciągniecie z aut coś więcej. A, bo ja z edycji Deluxe mam takie... Tylko odkładajcie wszystko na miejsce. Rozumiemy się? No tak, bo ja mam edycję Deluxe. Zapomniałem o tym. Raptor. Wyścig, taki golf. Jasny gwint. Zapomniałem o tym totalnie. Dobra, co możemy za autem zrobić? Zobacz. To tu dzieją się te wszystkie cuda. Im bardziej się postarasz, tym więcej opcji dostosowywania swojej bryki znajdziesz tutaj. Styl to opowieść. Sporty, drifty. Przyjmijmy szyby przynajmniej. Cyko, już wygląda słowiersko. Kolor, kolor przynajmniej. Lakier winny. Taka społeczność. O, nałóżmy sobie jakiś fajny lakier. Taki czarny. Władcy. Nie. Pieskie. A chwilowo może być. Jeszcze to zmienimy. Osiągi. Dobra. Trzeba tam części Dory. No i widzicie, tutaj są właśnie te karty. Speed. Za pomocą nich ulepszamy sobie osiągi auta. U góry, w prawym górnym rogu mamy punkciki. Maksymalnie można ich zdobyć 399. No i mamy różne marki. Czekajcie, może tu to znajdę? O, różne marki właśnie. Różne premie. O, 5 marek. Możemy różne premie otrzymać z nich. No a same karty zdobywa się na stacji benzynowej. To zaraz zobaczymy. Napuśćmy garaż. Co tam masz, Raf? Tutaj na pustyni znam dwie ligi. Co tam masz? Pierwsza to liga wyścigowa o nazwie Cmentarna Załoga, którą kieruje Latakuna. A dla dzieciaków z różnicą śmierci i skłonnością do dramatyzmu. Ma, druga liga jest dla ciebie. Liga 73, terenowa ekipa, na której cele stoi jakiś typek o imieniu Udo. Ostatnio zaczęli się ścigać wokół lotniska i rozwalać moje prototypy. To kto pierwszy? Terenówka. Najpierw zmierzymy się z kilkoma ligami, a potem wezwiemy ich szefów na pojedynek. To powinno zapewnić nam reputację potrzebną do startu w gonitwie banitów. Dobra, co my tu mamy? Speed Cross. Aha, to jest DLC-ka.
A jego też mam z tej edycji Deluxe. Coś mogę zrobić. Aha, w warsztacie to się robiło. Tak, nie mogę się zepnąć tam. O boj. Gdzie jest najbliższy warsztat? Tu. Tu się mogę. Nie, na razie nie będę. O, tu jest, dobra. Sprawdzimy sobie jeszcze ten. Szybko części jakieś. Może uda nam się ulepszyć terenowe auto. Pora obczaić Ligę 73 i rzucić im wyzwanie. W następnym odcinku właśnie bawimy się z Ligą 73. A na przełaj. Oj. No i patrzcie, auto jest rozbite graficznie. Dawało się jedynie do kasacji, a w praktyce nic mu nie jest. A jeszcze te punkciki, którymi można nabierać reputację. Fajnie. Tak. No i radar. A. Bro. Dobra. Mogę wejść? Dziękuję. Witaj w warsztacie. Możesz tu kupić nowe karty dobry. Lub wymienić żetony części na szansę, by zdobyć doskonałe ulepszenie. Tego nie mogę. O, i tutaj mamy właśnie takie... Takie losowania po prostu. Specjalne żetoniki, zawinione te karty. Tu opiekunka. Mówi się o szansach i niebezpieczeństwie. Dwa dni temu nieznany kierowca zajął pierwsze miejsce w wyścigu Boomville. Podobno niektórzy oczekiwali zupełnie innego wyniku. Miejscowy kierowca o ksywce Cobra zakończył wyścig, jadąc karetką do szpitala. Czempionie, ulice mówią: jedź wolno, jedź dumnie, uważaj na martwe punkty. Kurde, ci goście się nie patyczkują. Wiecie, jak kupimy sobie chyba ten blok i skrzynię biegów, żeby mieć takiego handicapa na start, od razu będzie nam łatwiej. No, dziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka, widzowie.